Jesteśmy w Dzierżonowie, w Ośrodku Kultury, w kinie Zbyszek. 11 stycznia tego roku postanowiliśmy rozpocząć nowy rok spotkaniem noworocznym z mieszkańcami, którzy są aktywni, którzy uczestniczą na przykład w organizacjach pozarządowych, ale też którzy piastują funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych, naszych spółkach prawa handlowego. Zaprosiliśmy służby nasze tutaj lokalne, policję, straż pożarną. Także te osoby, które są takimi osobami ważnymi w trakcie roku, które decydują o tym, co się dzieje w mieście, dzisiaj właśnie zaprosiłem. I oczywiście mieszkańców Dzierżoniowa na to spotkanie noworoczne, gdzie chcemy troszkę podsumować rok 2023, podsumować również kadencję samorządową, która w tym roku się kończy. No i powiedzieć kilka zdań o przyszłości, a miłe wydarzenie przy okazji koncert Artura Andrusa, który pewnie, tak powiem, zakończy bardzo miło ten dzisiejszy wieczór. Ja tutaj jeszcze do Dzierżoniowa więcej jak 25 lat, 27, może 28. A ja bym chciał pogratulować miastu, dlatego że to miasto spiękniało. To jest piękne miasto, które się zmieniło za te lata. To na swoich dzieciach nie widzimy, jak rosną. To ci obcy, sąsiedzi widzą, jak te nasze dzieci rosną. I dlatego jestem tutaj, widzę, co się tutaj buduje. Także gratuluję. Był to rok trudny. Ja mam nadzieję, że to był ostatni z tych trudnych lat. To było ostatnie z tych trudnych lat, które za nami. Wreszcie skończą się te problemy, troski związane z COVID-ami, z wojnami, z gospodarką, z polityką. Życzę, że będzie stabilizacja. No, rok 2023 pomimo tych zawirowań był niezły dla Dzierżoniowa. Zrealizowaliśmy swoje założenia. Budżet miasta, szczególnie ten inwestycyjny, ale również we wszystkich innych dziedzinach praktycznie to, co zostało zaplanowane, zostało zrealizowane, więc możemy być chyba zadowoleni, że pomimo tych trudności zakończyliśmy ten okres niezłym wynikiem finansowym, ale też w dobrym takim jakby zdrowiu, w dobrej sytuacji takiej gospodarczej, w dobrej sytuacji organizacyjnej. Myślę, że możemy być zadowoleni z tego, co za nami, ale przede wszystkim powinniśmy myśleć o przyszłości. Działalność organizacji pozarządowych jest bardzo istotna dla władz samorządowych, dlatego że bardzo często te organizacje są takim dodatkowym elementem, które pomagają władzom samorządowym w realizacji swoich zadań ustawowych, które gminy pełnią. A dodatkowo organizacje poprzez bardzo bliski kontakt z mieszkańcami miasta, znając ich potrzeby, mogą dzięki swoim właśnie strukturom, ludziom zaangażowanym w ramach tych organizacji bardzo dobrze te zadania realizować. Organizacje pozarządowe w naszym mieście, ale też w Polsce spełniają ważną rolę i tutaj ja już wielokrotnie mówiłem, bardzo dziękuję za tą przeważnie społeczną pracę, bo to są organizacje, gdzie członkowie tych stowarzyszeń nie mają wynagrodzeń, oni po prostu swój czas poświęcają po to, żeby realizować swoje pasje, żeby rozwijać swoje dziedziny, te, w których funkcjonują, czy to jest sport, czy to jest kultura, turystyka, czy opieka senioralna, więc naprawdę wielkie ukłony, wielkie dzięki. Będę również ze sceny organizacjom pozarządowym dzisiaj dziękował. Nie tylko obserwowałam, ale i nadzorowałam właśnie takimi organizacjami w Wałbrzychu. Rzeczywiście zauważamy pewnego rodzaju trend, że ludzie coraz chętniej chcą się angażować. Takie poczucie lokalnej wspólnoty, działania na rzecz mieszkańców jest bardzo silne wśród mieszkańców naszych społeczności i dlatego oni bardzo chętnie właśnie angażują się, mają świetne pomysły, często im tylko brakuje na przykład właśnie współpracy z samorządem w tym zakresie. Coraz więcej osób jest chętnych w takich działaniach, jak chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, różne akcje charytatywne, znakomicie się rozwija wolontariat w Dzierżoniowie. Tutaj właśnie ta wojna na Ukrainie, pomoc Ukraińcom spowodowała, że ludzie się otworzyli. Jeżeli ktoś nie może nie stać go, żeby finansowo wspomagać pewne działania, to po prostu swoim czasem, swoimi umiejętnościami wspierają i to jest ważne, bo po prostu tworzymy taką wspólnotę, która pokazuje, że razem możemy zrobić więcej. Więc wielkie dzięki, naprawdę wiele osób znakomicie tutaj się wpisuje w tą naszą wspólnotę samorządową. Myślę, że podobnie tak jak w Polsce te organizacje działają i są bardzo aktywne również w Czechach. Czesi to mają pod skórą, tą działalność społeczną i tak dalej. Bardzo ważne jest, żeby takie organizacje były zauważane przez włodarzy poszczególnych miast, miasteczek i wsi, żeby była dobra współpraca i takie spotkanie jak dzisiaj, kiedy się dziękuję takim organizacjom, tym społecznikom, którzy często poświęcają również swój czas wolny na realizację wielu zadań, to jest
ukłon w ich stronę i takie podziękowanie, myślę, że to powinno być stały element współpracy z tego typu organizacjami. Ja myślę, że tym, jak pracujemy dla innych w rzeczywistości, pracujemy dla siebie. Dlatego, że to nie jest tak, jak czasami myślimy, że ludzie chorzy, ludzie słabi potrzebują nas, ludzi silnych, bogatych. My potrzebujemy je, żebyśmy na chwilę byli ludźmi, żebym ja był człowiekiem. Przedsiębiorcy generalnie w Polsce to jest ta grupa, którzy decydują o rozwoju w naszym wypadku miasta. Ja już wielokrotnie mówiłem, że siadając do budżetu, pierwsze moje tak jakby kroki idą w kierunku, jak przedsiębiorcy sobie radzą, jakie mają troski, jakie problemy, ale też jakie sukcesy, co za tym idzie, jakie dochody, a co za tym idzie, jakie będą podatki w budżecie miasta. Bo my po prostu żyjemy z tego, co wypracują przedsiębiorcy w całej Polsce, więc trzeba dbać o przedsiębiorców, trzeba wspomagać, trzeba ich wspierać w każdym możliwym zakresie i to robimy w Dzierżoniowie. No, ta sytuacja oczywiście nigdy nie będzie idealna, nie jest ona najgorsza, ale na pewno wiele dobrego można zrobić, tak żeby właśnie ta grupa ludzi, którzy tą gospodarkę napędzają, no, czuła, że ma wsparcie we władzach lokalnych, a szczególnie we władzach krajowych. Od dawna obserwuję właśnie to ogromną współpracę pomiędzy władzami Dzierżoniowa, organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami. Tutaj jest świetnie to zorganizowane. Myślę, że to powinien być wzór, który będzie przeniesiony na inne miejscowości, na cały region. Dobrze by było, żeby również na kraj. Jak jestem zawsze w Dzierżoniowie, tak mam super humor i w ogóle tak czuję się fantastycznie. I teraz do głowy mi przyszło i przyszła mi odpowiedź, dlaczego się tu czuję tak dobrze. Dlatego, że Dzierżoniów nastraja pozytywnie. Zachęcam Państwa wszystkich w tym roku 2024 do takiej działalności społecznej. Zgłaszajcie się do organizacji pozarządowych, przychodźcie do Urzędu Miasta, do mnie również z pewnymi pomysłami. Na pewno będziemy te Państwa inicjatywy wspierać, rozwijać, pomagać w ich realizacji, bo ja naprawdę czuję i wiem, że takie działanie oddolne jest najbardziej skuteczne. Nigdy właśnie urzędnik, burmistrz, radni czy nawet urzędnicy nie są w stanie wykonać czegoś tak dobrze, jak robią osoby, które zajmują się danym zadaniem. Natomiast na rok 2024 życzę Państwu wiele zdrowia, szczęścia, radości, miłości, spełnienia wszystkich założeń, marzeń, a szczególnie takiej stabilizacji życiowej, oczywiście przede wszystkim tej rodzinnej, ale też społecznej i zawodowej. Baba na psy, baba na psy, świat cały psu na górę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Ja sobie piosenki opracowuję też choreograficznie, proszę Państwa. Sam opracowuję. Nad tym układem pracowałem 3 lata. Patrzcie, jak się ma taniec we krwi, zawsze to z człowieka wyjdzie. Kiedyś ludzie uwierzycie w bezgraniczną moc miłości. Pies na babie spędzi życie z kobietą przyszłości. A jak odejść będzie trzeba, jakąś wiosnę albo lato, wezmą ich do psiego nieba, bo zapracowała na to. Baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba